On pozostał sobą właśnie też w takim codziennym życiu, bo na przykład to było skandalem dla wielu monsignorów, że on zaprasza na kolację różne osoby, że nigdy nie je sam, że spotyka się z młodymi, którzy są źle ubrani, wchodzą do Watykanu jakieś obdartusy, jak to pisali raz w Osservatore Romano. Więc to była prawdziwa rewolucja w historii papiestwa, jego pontyfikatu.